duch ostatniego właściciela pojawia się w ruinach pałacu oraz przy niedaleko rosnącym dębie. Włos jeży się na głowie, słuchając opowieści autochtonów i najstarszych mieszkańców. W byłych Prusach na terenie Oberlandu jest wiele ciekawych miejsc, których historia sięga nawet paru tysięcy lat wstecz. Stare grodziska, miejsca kultu pierwotnych Prusów, święte gaje, potężne krzyżackie zamki czy pruskie pałace często zieją mrocznymi wydarzeniami z przeszłości. Tym razem jedziemy niedaleko Iławy do opuszczonego i zniszczonego pałacu w Kaletce. Miejsce tak samo piękne, jak i przerażające. Wszędzie wokół tylko gęsty las i jeziora. Dobra, ale tutaj nie czuję się tak źle, także tutaj jest pozytywnie. Tu się czuję, ale nie jest tak źle. Tamci coś potrzebują. Pierwsze polskie relacje o dziwnych zjawiskach z Kaletki pochodzą z okresu powojennego. Starszy mężczyzna, były pracownik majątku, widział nieżyjącego hrabiego z synem, jak stali przy starym przydrożnym dębie. Młoda dziewczyna wracająca w nocy przez las do domu widziała dziwnego jeźdźca na koniu. Wracający nocą robotnicy zobaczyli dziwne stwory czy świetliste postaci w okolicach ruin pałacu. Nocą ten teren lepiej omijać z daleka. Według relacji miejsce to jest od lat obłożone masońską klątwą. Do nawiedzonej Kaletki zaprosiliśmy znaną jasnowidzkę i medium Małgorzatę Grabowską-Bellini, specjalistkę od zjawisk paranormalnych. Razem spróbujemy rozwiązać tajemnicę tego miejsca. Tak naprawdę to śmierć niczego nie zamyka i niczego też nie kończy. Istniejemy dalej, żyjemy dalej. No może trudno w to uwierzyć, ale tak jest. Świat duchowy, czy świat duchów, czy inny świat niematerialny przenika się z naszym światem. Przenika. Nasze oko nie jest przyzwyczajone do tych wibracji, więc nie może jakby tego zobaczyć. Natomiast oko dziecka, czasami właśnie oko dziecka lub oko zwierzęcia może gdzieś coś takiego wychwycić. Także świat duchowy istnieje, duchy istnieją. Nasze ciała są pożyczone, są jakby ubraniami. Śmierć pozwala nam tylko uwolnić się z tych ubrań. No natomiast to, czy duchy są złe, czy duchy są dobre, nie zgadzam się tu z wypowiedziami większości egzorcystów, że duchy to są zawsze demony i zawsze są złe. Nieprawda. Duchy są złe i są dobre. Dobrze. Są to tereny działalności paranormalnej. Jest tutaj duża aktywność paranormalna. 15 metrów dalej zaczyna się portal, gdzie wchodzę w kontakt z wieloma duszami. Czuję je. Stoi pan tam z tyłu i pani. Nie są to, pani jest młodsza od pana. Nie są to dusze jakieś dalekie, odległe. Są to w sumie osoby, które zmarły, przeszły na tamten świat. Nie znajdują spokoju, więc zmarły jakoś tragicznie albo szybko. Kręcą się tutaj, jest im tutaj dobrze, dlatego że tutaj jest więcej tego, tu jest tego dużo. Tu się ktoś powiesił, w tym, ja nawet nie wiem, czy to w tym miejscu, ale jego energia idzie za mną 30 metrów od tamtego drzewa. Nie powiesił się, pomyliłam się, nie powiesił się na tamtym drzewie. Natomiast powiesił się chyba gdzieś tutaj, ale to było wiele lat temu. I on chce coś powiedzieć. Chce, żeby ktoś mu wybaczył. Dobrze. To potem załatwię. Słyszę cię. Chcę mi powiedzieć, że żałuję. Zrobił też komuś krzywdę w swoim życiu.
Nie ma tutaj osoby, której mogłabym to... Nie ma. Po pruskim pałacu nie ma śladu, tylko fundamenty, stare drzewa i straszne opowieści. Tak, z tyłu mnie, i oni mi prowadzili stamtąd tutaj, to jest dwóch chłopców. Jeden jest, ja będę ich nazywała chłopcami, bo ja ich tak widzę w zarysie, nie widzę ich tak, jak widzę ciebie. Jeden ma około 19, może 20 lat, jest ubrany na kolorowo, nie jest bardzo z dawnych czasów, nie, to jest w tej epoce. Dobry chłopiec. Został zabity, on został zastrzelony. Obok niego stoi jego brat. Jego brat, który był jakby jeden dobry, jeden niedobry. Ten starszy został oskarżony, czy jakby on zabił tego małego, ale to nieprawda jest. On mi to mówi, że to jest nieprawda. No cóż, nie zapraszamy do Kaletki. Jest to miejsce nawiedzone, zaklęte i niech dusze odpoczywają sobie tutaj spokojnie. Wyjeżdżamy. Przed nami za parę tygodni kolejna próba rozwiązania zagadki tego miejsca, ale tym razem nocą.